Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. 3 maja 1791 roku obradujący w warszawskim zamku Sejm uchwalił pierwszą w Polsce i w Europie konstytucję. Znaczenie tego wydarzenia, którego 221. rocznicę obchodziliśmy dwa dni temu, przypomnijmy fragmentem filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej pod tytułem W rocznicę konstytucji 3 maja. Dzieło Jana Matejki powróciło do wnętrz odbudowanej królewskiej siedziby. Jesteśmy w sali, gdzie przed 202 laty uchwalono wiekopomną konstytucję 3 maja. Jest to sala senacka Zamku Królewskiego w Warszawie. I jeżeli stoimy dzisiaj tutaj, to mimowoli wspominamy te dni, kiedy, jak mówiono wówczas, król z narodem, naród z królem, dokonali tego dzieła reformy. To była to bardzo głęboka reforma. Reforma, która zmieniła charakter ustroju Rzeczypospolitej, likwidując te elementy, które były czynnikiem jej słabości. Zniesiono więc elekcyjność tronu, wprowadzono dziedziczną monarchię. Wzmocniono władzę wykonawczą, wprowadzając rząd w postaci Straży Praw. Wreszcie unowocześniono organizację Sejmu, który odtąd miał być stałym. Ponadto zlikwidowano liberum veto, wprowadzono zasadę większości, wprowadzono też po raz pierwszy na kontynencie europejskim zasadę parlamentarnej odpowiedzialności ministrów, którzy odtąd mogli być odwoływani, jeżeli nie cieszyli się zaufaniem większości sejmowej. W ten sposób Konstytucja 3 maja, można powiedzieć, stała się wzorem konstytucjonalizmu europejskiego, jako druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, odegrała ona bardzo dużą rolę. Jej teksty przetłumaczono szybko na języki obce, na angielski, francuski. Jeszcze po dziesięcioleciach tłumaczono ją na włoski, jako wzór modelu monarchii konstytucyjnej. Można powiedzieć, że przez Konstytucję 3 maja Polska weszła do grona przodujących krajów Europy w momencie, który poprzedzał niestety jej polityczny upadek. I to jest ten paradoks dziejowy. Ale jednocześnie Konstytucja 3 maja stała się politycznym testamentem następnych pokoleń. I pozostaje nim właściwie po dziś dzień, bo te wszystkie zagadnienia, które ona próbowała rozwiązać, które znajdowały wyraz w szeregu ustaw uchwalonych przez Sejm Czteroletni, one po dziś dzień odgrywają istotną rolę w dziejach konstytucjonalizmu europejskiego i polskiego. I w niejednym nawet mogą służyć, jeśli nie wzorem, to w każdym razie podstawą do nawiązywania, do przemyśleń i na tym polega nieprzemijająca wartość, nieprzemijające znaczenie Konstytucji 3 maja. Tak wyglądała sala Senatu, gdy uchwalano w niej Konstytucję 3 maja. Stałym miejscem posiedzenia Sejmu stał się zamek już w XVI wieku. W 1573 roku uchwalono tu postanowienia zapewniające różnowiercom swobodę wyznania i opiekę państwa. Zostały one wcielone do artykułów henrykowskich, pierwszej właściwie Konstytucji Polskiej, która swą postępowością zadziwiła ówczesną ogarniętą fanatyzmem Europę.
Jest zatem zamek ściśle związany z historią Polski i dlatego z tak ogromną dbałością o każdy szczegół został odtworzony z wojennych zniszczeń jako pomnik historii i kultury narodowej.